Witajcie, kochani. Jest za 15:07, a już przygrzewa, jakby była co najmniej godzina 10 rano. No i zanim tutaj zacznie smażyć, to idę nakopać kartofli, bo później to już się nie da. Kartofli, które bardzo nam w tym roku zarosły, no wyglądają tak, jak widzicie. Ziele i jeszcze raz ziele. No i można tutaj by było powiedzieć, że no nie ma się czym chwalić. Nie jest to szczyt marzeń ogrodnika, rolnika czy działkowca, żeby wyhodować sobie na polach takie zielicho, jak tu widzicie teraz przed sobą. No ale tutaj stała woda. Trzy razy w tym roku to pole, te pola, bo i ogród i wszystkie wkoło łąki były zalane. Zdawało się, że tutaj w ogóle z tych kartofli nic nie będzie. Podobny rok już był, to ja pamiętam nawet. Byłam wtedy co prawda dzieckiem jeszcze, ale też tak przyszło z wiosny mokro, woda stała i też kartofle pozarastały. Ziele było jeszcze wyższe, jak później tato orkanował orkanem do wykopek, to ciągnika nie było widać. I jak żeśmy wyjechały z mamą tam na górkę, jak się wyjeżdża z lasu, no to tutaj te pola było widać i tak patrzymy, gdzie jest tata, gdzie jest nasz tatuś z ciągnikiem. I mama mówi, no miał tutaj być, a jego nie ma. A patrzymy, a tam tylko dym z komina idzie. Ja mówię, mamo, patrz, patrz, tam tata jest, mówię, tylko dym widać. Taki rok również był. Było też tak, że w 97 przyszła woda w lipcu, w momencie najwyższej wegetacji tego, największej wegetacji tego ziemniaka, zalało nam je całkowicie, żeśmy wtedy nie wybrali nic, tylko kilka koszy, które żeśmy zdążyli ukopać, takich młodych, jak ta woda już szła. Także różne lata bywały. W tym roku jest taki rok, że mamy ziele na całej połaci. Zielsko porosło ogromne. Na chwasty nie stosujemy żadnych oprysków chemicznych, zwalczamy jedynie tylko mechanicznie. No i w tym roku niestety nie szło tutaj wjechać. Ile się dało, tyle się dało, tyle się robiło, ale no niestety było mokro. I tutaj, gdzie ta woda stała, kartofli nie ma. Przed chwilką tutaj przekopałam, zobaczcie, jak jest mokro. Tutaj nadal ziemia jest bardzo, ale to bardzo mokra. Kopie się ciężko i kartofli nie ma. Za to jest ziele. Ziele. Temu nic nie zaszkodzi, żadna wilgoć. No i jak już później na tyle obeschło, że tutaj jako tako dało wjechać, no to tutaj, gdzie było mokro, gdzie ten dołek, gdzie ta woda stała, niestety to ziele to tylko było szczepione. Co z tego, że on przejechał pluszkiem, kultywatorkiem, czy nawet jakimś innym sprzętem, jak była woda, była wilgoć i ono rosło dalej, ale górkami już kartofelki są. Tutaj jest właśnie górka, gdzie te kartofle wystawały z tej wody. No i są czyste. Nie ma takiego zielicha. Od razu po tych kartoflach, po stanie ich zachwaszczenia, widać, gdzie ta woda stała, a gdzie tej wody nie było. No i tutaj właśnie, gdzie wody nie było, są one czyste. I ziemniaki, również kartofelki są. Wystają z rzęda. Patrzają, jak to zawsze moja babcia mówiła, no a jeżeli patrzają, to znaczy, że są i pod krzakiem, że są dosyć ładne, ale te, które wystają, patrzą, niestety one do jedzenia się nie nadają, bo często są zielone. Ziemniak nie może być narażony na kontakt ze słońcem, dlatego że ziemniak jest warzywem podziemnym i w kontakcie ze słońcem zachodzi proces fotosyntezy. Wytrąca się chlorofil, który doprowadza do tego, że solanina zawarta w ziemniaku uaktywnia się i jest on wtedy niejadalny, bo solanina jest niestety bardzo, ale to bardzo szkodliwa dla nas, toksyczna, wręcz nawet można powiedzieć trująca. No i może się zaraz pojawić pytanie, no dobrze, to skoro solanina jest trująca i ziemniak ją zawiera, to dlaczego myjemy ziemniaki, jak one są trujące? Ziemniaki po ugotowaniu tracą te szkodliwe związki i można je śmiało jeść, ale surowych nie. Kiedyś jeszcze pamiętam, na pewno i wy pamiętacie, jak się chodziło do szkoły, jak ktoś nie chciał iść na klasóweczkę,
to nasze słynne ziemniaczki szły w ruch. Takiego ziemniaka się jadło i przeważnie kończyło się ostrym bólem brzucha i gorączką. Wtedy już mamusia zostawiała w domu i klasóweczka mijała. Oczywiście mijała tylko na ten dzień, bo później i tak trzeba było tą klasówkę zaliczyć. Ale takie właśnie skutki miały ziemniaki i to była głupota, bo no nie słyszałam, żeby się ktoś nimi zatruł, ale kombinowały dzieciaki. Także no to już było znane od dawna. No i tutaj teraz dużo osób bardzo myli pojęcie, co jest owocem ziemniaka. Mówi się, że to jest owoc. Ten kartofel jest owocem ziemniaka. Nie. Owocem ziemniaka jest pomidor. Kartofel jak kwitnie, łęcina, bo ten krzak, który wychodzi nad ziemię, to jest łęta, on wypuszcza kwiatostan. No i ten kwiatostan później po przekwitnięciu tworzy, rzadko bo rzadko, ale tworzy takiego zielonego pomidora. Dlaczego to się nazywa pomidorem? Dlatego, że jest z tej samej rodziny co pomidor z psiankowatych, a owocem psiankowatych jest właśnie pomidor. Dlatego owocem naszego kartofla jest pomidor, a to nie jest owoc. To jest przedłużenie korzenia pęda podziemnego. Podziemne pędy ziemniaka, kartofla nazywają się stolonami. I to jest nic innego jak zakończenie stolonów, podziemnych pędów ziemniora. Takie są fakty, kochani. Ziemniak w ogóle na początku, zanim trafił na nasze stoły, to był nieznany i przywędrował do Europy jako roślina ozdobna, ceniona ze względu na swoje kwiatostany, bo ziemniaki bardzo ładnie kwitną. No teraz te współczesne odmiany może troszkę mniej, ale ja pamiętam, jak jeszcze byłam dzieckiem, jak zakwitły kartofle, to było fioletowo, pomarańczowo bądź biało, zależy na jaki kolor te kartofle kwitły. No i one pierwotnie trafiły do ogrodów królewskich jako właśnie kwiaty ozdobne. Ale potem, już tutaj dokładnie nie powiem jak to było, no zobaczono, że on ma bulwy i zaczęto testować na parobkach. Czy to jest jadalne, czy niejadalne? No bo przecież król sobie nie zaserwował na stół czegoś, co mogło go zabić, nie? No to testowało się na parobkach. I po stwierdzeniu, że nic się nie dzieje parobkom, zaczęto te ziemniory rozmnażać. No z początku one oczywiście były rozmnażane na dworach królewskich. Potem bulwy zaczęto przekazywać pospólstwu, chłopstwu, tylko po to, żeby zmniejszyć głód. No bo wiadomo, że w zamierzchłych czasach głód był ogromny i utrzymywanie parobka, utrzymywanie ludzi, no to były duże koszty, więc dano im bulwy, które mieli uprawiać, a które to miały zaspokoić ich żołądki, no i zmniejszyć zapotrzebowanie pokarmowe, zmniejszyć właśnie głód. Ziemniaki tutaj są ładne. Lubię kopać haczką, motyczką. Jak zwał, tak zwał, ale lubię kopać. I kiedyś mama też opowiadała, że jeszcze jak była panną, jej rodzice sadzili dużo, znaczy dużo, no sadzili ziemniaki. Było ich 9 w domu rodzeństwa, więc wyżywić to trzeba było, a nie było tak jak dzisiaj, że dzisiaj kurczaczek nie, schabowy nie, rosołek, zupka, coś tam nie. Kiedyś to siedzieli ludzie w mące i w kartoflach właśnie. Robiono dużo potraw, straw, pożywienia z kartofli, z mąki i nie było głodu. Jak był kartofel, kapusta i mąka, to głód ludziom nie był straszny. I opowiadała, jak jechali kopać, to haczkami. I dzisiaj kopało się u jednego, jutro u drugiego i tak wyglądały wykopki. A potem już nastały kopaczki, te rozrzutki, później elewatorowe, dzisiaj są kombajny
i praca jest zdecydowanie lżejsza, łatwiejsza. Także pan Kartofelek jest bardzo doceniany i powinien być doceniany. I o dziwo, ziemniak ugotowany nie jest tuczący. Błędnie mówi się, że on tuczy. Usmażony na oleju, upieczony, tak, ale ugotowany nie. Z tego względu, że poddany procesowi gotowania ma zabite wszystkie właśnie związki, które doprowadzają do wiązania się tłuszczu. I także tutaj jest błędne myślenie, że ziemniaczek tuczy, ale polany sosem, omaszczony, dodany do tego kotlecik schabowy, no to niestety to jest tuczące i później wina spada na pana ziemniaczka. A to jest błąd. No i poza tym, że ma duże walory smakowe, ma też jeszcze cenne właściwości lecznicze. Jeżeli idzie o stanowisko, to jest dosyć wymagającym panem, bo potrzebuje stanowiska żyznego, bogatego w próchnicę, w obornik. No i takie stanowisko powinno być bardzo dobrze przemyślane, dobrze wygnojone, wykompostowane, wypoplonowane, wtedy i ziemniaczki ładnie urosną. No i też jest on narażony na różnego rodzaju choroby, najbardziej na zarazę ziemniaczaną, która atakuje te ziemniaki. Dzisiaj wymyśla się coraz nowe odmiany, modyfikuje się, żeby były odporne na zarazę i faktycznie są odmiany odporniejsze, ale mimo wszystko przeważnie walka z zarazą jest przegrana, łapią one tą zarazę. No a na wskutek złapania zarazy dostają różnych chorób, bo też często przysyłacie zdjęcia, co się dzieje z ziemniakiem, takie narośla na tych bulwach, takie coś jak strób. To jest parch ziemniaka i jest on spowodowany przez bakterie. Jest również taka sytuacja, że jest ziemniak, a tutaj od niego wychodzą takie pędy i kuleczki kolejnych ziemniaków. Też dostałam kilka już zdjęć w tym roku z zapytaniem, co to jest, dlaczego tak się dzieje. To jest wtórne porastanie. Dzieje się tak na wskutek niewłaściwej pogody dla ziemniaczków. Jak jest długo, jak one rosną, już zaczęły się wiązać bulwy, przychodzi susza, nie ma opadów, brak wody, ziemniak obumiera. Skrobia w nim zawarta zaczyna się robić coraz twardsza, skórka również, i on przechodzi już w fazę dojrzewania i zakańcza tak jakby swoją wegetację. Jeżeli dostanie większą ilość deszczu, budzi się. Ale to, co już się rozwinęło, niestety nie będzie rosło, więc on instynktownie wypuszcza kolejne pędy i kolejnego kartofelka. To jest wtórne porastanie. Też są zapytania, dlaczego bulwy pękają. Tutaj na zewnątrz robią się takie żłobienia, coś takiego. Tu w tym przypadku jest to pęknięcie malutkie, ale kilka osób przysłało mi ogromne pęknięcia na pół, takie wyszczerzone te ziemniaki, powgłębiane, takie dziwne kształty. To jest następstwo właśnie zarazy, mokrego roku bądź suchego roku. Tutaj mogą również wpływać na to bakterie, które rozmnażają się w tym tropikalnym klimacie. Także przyczyn jest wiele, ale taki ziemniak nie jest szkodliwy, nie ma co go eliminować. Fakt, ciężko jest go obrać, jak on jest tam, tak wiecie, kurczę, pozakręcany, powywijany, ale to jest w pełni jadalny ziemniak. Tak samo ten z parchem. Parch też może brać się od zimna, od nie tylko od bakterii, ale my na przestrzeni lat też już żeśmy zaobserwowali, że ziemniaki dostają parcha, jak
jest wiosna, jak one się zaczynają wiązać, jest wiosna zimna, mokra, to wtedy również dostają parcha. No bo rozmnażają się też bakterie, które żyją właśnie w takim klimacie i wpływają na to, ale ziemniak z parchem również jest jadalny. Fakt, nie jest estetyczny, nie wygląda urzekająco, wręcz odpychająco, ale po obraniu tej skórki, bo parch jest tylko na wierzchu, jest pełnowartościowym ziemniakiem. Myśmy też takie mieli, fakt, żeśmy je segregowali ostro i trafiały one zazwyczaj na skarmienie dla świń, dla kur bądź dla bydła, bo żeśmy byki opasali właśnie ziemniakami, bo z racji tego, że one mają skrobie, są one wysokokaloryczne. No i tutaj teraz ktoś powie, no przed chwilką mówiłaś, że nie są tuczące. Tak, ale w formie surowej dla bydła one są do tuczu dobre ze względu na wysoką zawartość skrobi, która no, jest tucząca. Ale po ugotowaniu ta skrobia swoje właściwości traci i już tuczącą nie jest. Ale po ugotowaniu, nie usmażeniu, nie upieczeniu, bo wtedy ten ziemniak, no coś tam jest inaczej, że po prostu tutaj już Wam teraz dokładnie nie powiem, bo alfą i omegą w tym temacie nie jestem, także nie wiem. Ale... O, się zaplątałam, ale właśnie tak to z tymi naszymi ziemniaczkami jest. Stare bulwy pogniły, a to też jest bardzo dobry znak, bo jeżeli sadzeniak, który był sadzony, zostanie w całości taki twardy jak te, to niestety taki ziemniak, to jest sygnał, że ziemniaki nie nadają się już do kolejnego roku do posadzenia. Ale jeżeli pierwotna, macierzysta bulwa zgnije, to znaczy, że jeszcze śmiało można je sadzić, że one jeszcze się przyszłego roku ładnie urodzą i nie dojdzie do wyrodzenia, przynajmniej tego kolejnego roku. Takie są ziemniaki. Ładne tutaj na górce. Kolejnym wielkim zaskoczeniem są ziemniaki. To, że mamy w tym roku wszystko o miesiąc wcześniej, miód bardzo szybko krystalizuje, orzechy laskowe już dojrzewają, orzechy włoskie pękają. Mamy 3 sierpnia, bo dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest właśnie 3 sierpień. Nie wiem, kiedy film wstawię, ale ziemniaki są już gotowe do wykopek. Łęciny pozasychały, są uschnięte, a bulwa bardzo lekko odchodzi od korzenia. Ona się już tego korzenia nie trzyma. No i jest to ewidentny znak, że ziemniak jest gotowy do wykopek. Mamy 3 sierpnia, a one już są przygotowane do wykopków. Z reguły ziemniory kopie się dopiero we wrześniu, nawet październiku, no a teraz 3 sierpnia. I chyba trzeba zacząć myśleć o wykopkach. Kartofelki, oprócz swoich walorów smakowych, tak jak już wspomniałam chwilkę temu, mają również właściwości lecznicze. I tutaj może ktoś się zastanowi, jakie one mają właściwości lecznicze. Ziemniaki, zwykłe nasze, pospolite. Mają. Były one kiedyś bardzo szeroko stosowane, jak ktoś się uderzył, miał stłuczenia, spuchnięcia rąk czy jakieś takie bóle reumatyczne. Ta metoda jest już dawno zapomniana, ale u nas moja babcia, prababcia, mama mojej mamy, moja mama zawsze używali ziemniaków, jak ręce puchły, jak były stłuczenia. I ja też pamiętam, jak chodziłam do szkoły, do Mieszkowic, któregoś razu wracałam pociągiem i miałam buty na takim koturnie. Schodki, jak się wchodziło do pociągu, miały takie duże kratki. Dzisiaj już tych kratek nie ma. Są one zabudowane, te schody. Wtedy miały kratki. I wychodziłam szybko, szybko się spieszyłam, bo się zagadałam ze znajomymi, żeby mi się drzwi nie zamknęły. I ten obcas mi utknął w kratce. I jak długa wyrżnęłam kolanem na beton, tu na stacji w Namyślinie,
ból był ogromny, myślałam, że złamałam sobie wszystkie kości. No i przyjechałam do domu i też kolano mi spuchło, ból był niemiłosierny. Zrobiła się taka, no coś w rodzaju galarety w tym kolanie. I mama wtedy starła mi ziemniaki z kapustą, okładała. Opuchlizna zeszła, ból ustąpił, nie było żadnych powikłań. Jak miałam jakiekolwiek stłuczenia rąk, do dzisiaj jak mam, to właśnie używam ziemniaków. Te ziemniaki trzeba zetrzeć na tarce, tak jak na placki ziemniaczane, i jeżeli są bardzo wodniste, jeżeli tej wody mają w sobie dużo, to troszeczkę odsączyć. One muszą być takiej konsystencji jak kisiel. I jeżeli boli głowa, to przykładać taką papkę na bolącą głowę. Jeżeli są opuchnięcia, to również nałożyć na gazę, na bandaż, czy na ścierkę lnianą, nie foliowe, ale lniane, i przykładać na opuchnięte miejsca. Jeżeli dolegliwości są reumatyczne, bardziej takie właśnie po stłuczeniach, że boli, to moja mama do tej papki ziemniaczanej dodawała liście z kapusty włoskiej. Też wzięła te liście na deskę do tłuczenia kotletów i stłukła też na papkę. Wymieszała to z tą papką ziemniaczaną i przykładała na bolące kolana. Nawet do dzisiaj, jak ją kręcą kolana, czy tutaj w nadgarstkach, przykłada sobie, owija na całą noc i to wyciąga. No i jak to wyschnie, jak ta wilgoć cała zostanie wchłonięta, wymienić kolejny opatrunek i tak przez 4, 5, 6 dni, zależy jakie jest nasilenie bóli. I to naprawdę działa w taki naturalny sposób. Jakie proporcje ziemniaka do liścia? No tutaj mama nigdy nie miała jakichś takich ustalonych, czy nasze babcie, moje babcie, proporcji. Z reguły brała dwa duże ziemniaki, ścierała i jak już troszeczkę je odsączyła, dodawała dwa liście z kapusty włoskiej. Wymieszała to na jednolitą papkę i przykładała. Robiła tego tyle, żeby przyłożyć naraz. I później jak to wyschło, robiła drugie. To musiało być świeże. Nie mogło leżeć sobie w lodówce, bo ziemniak, który leży po starciu, on będzie robił się taki szarawy. Będzie już tracił te swoje właściwości. No i tutaj to trzeba robić taką ilość, żeby zużyć naraz później kolejną porcję na świeżo. I tak też i my robiliśmy. Polecam wam, bo to naprawdę działa. Kurczę, mam chrypkę. Cały czas mi tutaj chrypi. Wszystko pyli dookoła. Jest duże stężenie pyłków i chodzę cały czas zasmarkana, zakichana, chrypkę mam. No jest to uciążliwe. No ale taką mamy porę i trzeba się i z tym też liczyć. Chrypka, katar, do tego gorąco. Szykuje nam się kolejny upalny dzień. Jadę jeszcze narwać na ogród fasoli i warzyw. A wam polecam papkę z ziemniaków, bo no może ona nie uzdrowi cudownie ostrych stanów zapalnych, ostrych jakichś bóli reumatoidalnych, ale lekkie stany, opuchnięcia czy bóle głowy pomaga zlikwidować. I tutaj warto jest po to sięgać. Życzę wam zdrowia, zadowolenia i odpowiedniej przede wszystkim pogody. Nie wychodźcie w te upały, bo są one mordercze. Ja też jadę, póki jeszcze tutaj termometr szybko nie poszybuje w górę, bo później już tam nie da rady wyrobić. Później to będę siedzieć w domu. Do następnego, kochani.